Stworzymy teraz logo, na przykład na stronę internetową. Tworzę nowy dokument i za pomocą wiadra z farbą wypełniam go kolorem czarnym. Po czym ustawiam kolor niebieski i narzędziem elipsa tworzę koło na nowej warstwie. Przechodzę w opcję mieszania i ustawiam takie parametry. Oczywiście możemy zastosować inny kolor w opcji nałożenia gradientu. My wybraliśmy niebieski. Następnie wybieram narzędzie tekst, ustawiam czcionkę oraz kolor i wprowadzam napis. Następnie przechodzę w opcję mieszania warstwy tekstowej, by ustawić parametry. Następnie zmieniam kolor, zmniejszam czcionkę i tworzę napis pod spodem.
Następnie przechodzę na warstwę z okręgiem. Kopiuję ją Ctrl J i za pomocą Ctrl plus T obracam pionowo. Po czym przeciągam w dół. Zmieniam jej krycie do około 5%. Tak samo postępuję z warstwą z tekstem. W ten sposób tworzymy odbicie.